Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko do sprawozdania Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich Immunitetowych do sprawozdania komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Sejmu. Wysoki Sejmie, przedmiotem regulacji jest tak de facto próba, tu chyba trzeba podkreślić to słowo próba, przywrócenia zapisów regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej sprzed pandemii. Trzeba uznać, że rzeczywiście sytuacja była dość kuriozalna. Marszałek Sejmu stała się w wyniku tych covidowych zmian regulaminowych, że je tak nazwę, szefową czy przewodniczącą 27 komisji sejmowych. To może i przy tym dużym nasileniu zakażeń było wskazane, ale zdajemy sobie sprawę, że to ani ze względów organizacyjnych, ani autonomicznego nie mogło dłużej trwać. Jak podają wnioskodawcy, złożyli ten projekt tych zmian, tego niejako powrotu do stanu poprzedniego w styczniu. No ale właśnie rozpatrujemy dopiero pod koniec czerwca. Rozpatrujemy te zmiany, czy próbę tych zmian w regulaminie w dniu dzisiejszym, kiedy to od kilkunastu dni już odbywają się posiedzenia komisji i bardzo dobrze zwoływane na zaproszenie przewodniczących tych komisji. To stan oczekiwany, ponieważ ten stan, gdy swobody pracy parlamentarzystów, posłów ograniczamy w jakikolwiek sposób administracyjny, nie jest przejawem pełnej demokracji. Oczywiście reprezentuję klub o racjonalnym podejściu do życia i o dużej dozie zaufania. Jesteśmy przekonani, że pełna swoboda w zwoływaniu komisji przez jej przewodniczącego, jak i określone gremium składu, wielkościowe składu komisji, jest tym stanem prawnym, który powinniśmy oczekiwać i do którego trzeba dążyć. Wysoki Sejmie, zaproponowane zmiany nie wypełniają stanu, o którym przed chwilą mówiłem, ale idą w pożądaną stronę, w pożądanym kierunku, dlatego też w imieniu swego klubu deklaruję, że zaproponowane zmiany regulaminu Sejmu poprzemy. Dziękuję.